Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mr. Koderik. Ja wam dzisiaj w zasadzie chciałem pokazać Windowsa 10 w wersji Technical Preview, czyli wersji no, rozwojowej, można by tak powiedzieć. Jest w fazie testów. Jest ona dostępna do ściągnięcia z internetu za darmo od Microsoftu. Słuchajcie. Może powiem na początku coś o instalacji, ponieważ przebiegła ona bardzo szybko, sprawnie, w ciągu 15 minut na wirtualnym komputerze. Zainstalowałem system Windows, konfigurował się około 2-3 minut i pojawił mi się pulpit. Trzeba było zainstalować na VirtualBoxie agenta, czyli to się dokładnie nazywa Oracle M, VirtualBox Ghost, czy tam jakoś tam, Edition. Czyli, no, agent, tak jakby, który pozwala na takie bardziej, na lepsze, praktyczniejsze działanie VirtualBoxa. Znaczy systemu w VirtualBoxie, ale mniejsza o tym. Słuchajcie, chciałem wam dzisiaj pokazać Windowsa 10 o wyglądzie, powiedzmy o jego kafelkach, o wyglądzie. System się tak samo szybko ładuje jak Windows 8. Więc, no, można stwierdzić, czy Windows 8.1, więc można stwierdzić, że jest robiony na tej samej podstawie, albo nawet na tym samym, nie wiem, w cudzysłowie silniku. Nie było żadnych problemów z instalacją. Naprawdę ona przebiegała bardzo sprawnie, szybko i komputer 2-3 razy się ponownie uruchamiał i to tyle. W menu głównym, co mamy? No, w pasku start, no, zrobili pasek start, powrócili do paska start, jest fajny. To jest super opcja, no bo w 8, pamiętamy, nie było paska start. Trzeba było go ręcznie doinstalować. Tutaj natomiast mamy już pasek start, ale nadal z kafelkami. I według mnie, no jest to minus. Mamy Skype'a kafelkowego, mamy Xboxa kafelkowego, mamy sklep, mamy kalendarz. Oczywiście wersja oficjalna będzie w języku polskim. Tu mamy niestety język angielski i tego raczej nie zmienimy. Zobaczmy. Eksplorator plików. No, wygląda on tak. Standardowo jest on, ten pasek jest tutaj ukryty, więc sobie trzeba go na początku, za pierwszym razem go odkryć. Do czego Microsoft dąży? Chyba do prostoty. Już w Windowsie 8 ten cały pasek dolny czy górny pasek w porównaniu do 7, które tu widzicie, on był taki. On był tutaj taki bardzo taki, no, ładny, tak? No, można to określić taki nowoczesny. Tutaj ten pasek start, w ogóle, zobaczcie, cały wygląd, cały design jest taki prosty. Więc nie wiem dlaczego, takie proste ikony, tak? No, to są najprostsze ikony, które można stworzyć w Paincie samemu. Naprawdę, to nie jest nic trudnego, narysować dwa kółeczka, przyciągnąć trzy kreski, kwadracik brązowy, ciemno-pomarańczowy, czy jaki tam żółty, trochę jaśniejszy kolor. Naprawdę, Microsoft, nie wiem, czy może skupili się na systemie, czy może też powracają do tych starych wersji Windowsa, na przykład Windowsa 3.1 czy 3.11, bo bardzo podobne ikony były w Windowsie 3.11. Więc to jest mój komputer. Mój komputer wygląda tak, no, czyli się praktycznie nie zmienił od Windowsa 8. Chociaż w Windowsie 7 w sumie też wszystkie te opcje były. Tak, czy nie? Chyba tak. A nie było tych opcji. No proszę, tutaj nie było tych opcji. Natomiast w Windowsie 8 na pewno te foldery już były. Czyli kontynuujemy Windowsa 8. Wygląd niezmienny tutaj praktycznie. To są takie, przepraszam, niewielkie różnice. Network, czyli... No o co tym chodzi? No dokładnie to nie wiadomo, o co mi w tym chodzi. To są jakieś chyba moje udostępnione pliki. Nadal tego nie rozgryzłem w internecie, za bardzo nie ma opisane. Grupa robocza, no to wiadomo, że można udostępniać pliki. I takie tam. Dysk C raczej tutaj. System, właśnie ile sam system waży, bo to jest tak naprawdę czysty system z agentem. Agent waży chyba niecałe 50 MB. Proszę, niecałe. No, 7,5 GB. No to nieźle, nie? Nieźle. Sam system waży 7,5 GB po instalacji. Wiemy, że Windows 10 ważył po instalacji, no, blisko 10 GB, więc jest lepiej. No, przynajmniej Service Pack 1. Bez Service Packa tam mniej ważył, chyba 7 GB albo 8. No, ale sam fakt.
Dobra, panel sterowania. Panel sterowania. Czyli ustawienia. No. Ech, no tutaj pozmieniali cholernie. System, urządzenia, sieć, personalizacja, konta, czas, język, dostęp. Co? Ace, ono nawet nie wiem, co znaczy. Prywatność, no chyba tak to można przetłumaczyć. Aktualizacje i kopia. No, polećmy sobie po kolei system. No tutaj mamy no wszystko, co było w bocznym pasku, tak? Trzeba było wejść ręcznie, no tu już zrobili to w takim fajnym okienku, tak? No to jest super, nie? Z jednej strony. No, te wszystkie ustawienia, O tu możemy sobie zmienić rozdzielczość, tak? No fajnie, okej, niech będzie. Tą samą rozdzielczość możemy zmienić tutaj. No i to jest fajne. Dobra, wracając do tego paska, no tu wiele nie mamy w tym ekranie. Tak pokrótce pokażę. Tutaj, no tu mamy różne tam bajery. Możemy, słuchajcie, wyłączyć po prostu cały system ikon. W tym momencie ikony nam się powinny wyłączyć, no ale dobra, zostawmy to. Ten system ikon tutaj, chyba o to też między innymi chodzi. Power jest niedostępny, ponieważ komputer stacjonarny nie posiada baterii. Dobra, dalej. Co my tu mamy? Tutaj jakieś ustawienia, wyszukiwania. Czyli pewnie tam na mniejsze o to. Język? No tylko mamy angielski dostępny, bo tylko w języku angielskim, chińskim i jeszcze jakimś jest dostępny. Prędkość mowy? No tak, no Windows ma opcję... jeżeli to można nazwać syntezatorem mowy, tak? Tekst na mowę, no tak, tak to się dokładnie tłumaczy. Dalej. Storage sense, czyli pamięć masowa? Znaczy pamięć ogólnie. Pokazuje nam, ile mamy tutaj wolnego miejsca. Co ogólnie muszę wam powiedzieć, że te całe napisy, nie wiem czy tylko u mnie, czy ogólnie to jest niewyraźne. Ja mogę zrobić na pełny ekran, ale czy to się coś zmieni? Nie, słuchajcie, to się nie zmienia tak naprawdę. Tak naprawdę to się nie zmieniło i to nadal jest taki nieczytelny. Nie wiem, czy to... Nie wiem, no tu jest czytelne, więc... Wszystko tu jest u mnie czytelne, więc raczej to jest wina... niedociągnięć. Zaś opcje zasilania, czyli... 10 minut... dalej, okienka. Czyli możemy włączyć R bądź wyłączyć. Właśnie, czy jest ta opcja, że jak zjadę na pasek... o właśnie, o tą opcję mi chodzi. O właśnie, że jak zjeżdżę na pasek, to mi się... To jest fajne. Dobra, mapy. O co chodzi z mapami? Nie mam internetu w tym momencie w ogóle na komputerze. Mapy. Nie mamy, no pewnie jakieś mapy. No co? Podstawowe ustawienia. Wybierz domyślne, o może tak, domyślne ustawienia. Czyli domyślam jest to przeglądarka Internet Explorer, e-mail, otwarzacz. No właśnie, czy jest WoW? Co tu się dzieje? Dobra, czy jest? A, teraz tu się szuka. Oczywiście, słuchajcie, nie ma opcji szukania w pasku start, tylko tutaj. Ale ta opcja coś za bardzo nie chce działać. No, wciśnijmy Ctrl F. Czy to będzie działać? Oczywiście, że nie, bo po co to coś ma działać? No właśnie, czasami system, tak jak teraz widzicie, ma cholerne problemy. Nie zawsze do końca tak działa prawidłowo, tak jak ma działać, zawiesza się. Dobra, czy tu są coś jeszcze? Nie, to możemy jakieś dodatkowe zdefiniować sobie program map. To pewnie Google Edge podchodzi pod to, tak mi się wydaje. Dobra, opcje przyszłościowe, tak? Czy ja dobrze myślę? Czy to chodzi o zaplanowane zadania, ale nie jestem pewien. Dobra, dalej. No, sorki, przepraszam, nie znam za bardzo angielskiego. Wyjdźmy z tego systemu. Urządzenia. Co my tu mamy? No urządzenia, no podstawowe urządzenia, czyli moja myszka, dysk twardy, głośniki, mikrofon, słuchawki, monitor i tak naprawdę to tyle.
Słuchajcie, jak się kliknie powiem przyciskiem myszy, no to mamy taką fajną opcję jak Device Manager. I zawsze się fajny taki manager urządzeń otwierał. I on na szczęście jest, ale do niego się ciężko dostać, bo się trzeba kliknąć pewnym przyciskiem myszy. No, nie mamy... Ogólnie bardzo wiele rzeczy jest, ale jest to poukrywane. Więc, no, cienko trochę. W urządzeniach za bardzo tutaj zbyt dużo opcji to nie mamy. Prędkość myszki, typ ping, czyli to jest czcionką chyba, tak? Words, nie wiem. Auto-odtwarzanie, czyli możemy ustalić, co mają urządzenia i karty pamięci robić. Czyli na przykład mają się zapytać, czy może mają też otworzyć folder, albo nic nie robić. Dalej. Internet i... Network, sieć i internet, tak? Tak to można określić. Wi-Fi, no nie mamy Wi-Fi, więc no sorry. Pewnie Wi-Fi, ikonka by się tu pojawiła, Wi-Fi. O właśnie, coś jest ten, jak ja kliknę tą ikonkę. Aha, otworzy się to. No dobra. Wirtualne połączenie. VPN inaczej. Direct access, dostęp do czego? Do lokalizacji. No proszę, ciekawe rzeczy. Połączenie dial-up. Wow. Wód. Co tu się dzieje? Ethernet. No połączenie lokalne, z kablem LAN. I proxy. No proxy... No wiadomo, chyba wszyscy wiedzą z proxy, a nie wiedzą, to raczej im to zbędne do wiedzy. Personalizacja. Możemy sobie ustawić ekran główny. Wygląd ekranu. Może być to standardowy, może być to jakiś obraz. Albo może być to jakiś pokaz naszego własnego... na przykład naszego własnego folderu. No, bo mamy jakieś tam dodatkowe opcje wyglądu tych chyba ikonek, o to o tym chodzi, tak mi się to wydaje. Dobra. Konta. No konta to chyba każdy wie, czyli moje konto mogę sobie zmienić. Utworzyć zdjęcie z kamerki. Tak. Dalej, możemy się zalogować. Jakieś hasło ustawić. Dalej, twoje miejsce pracy. Tak. Po Connect to Workplace. Połączono z miejscem pracy, pewnie coś z sieci, pewnie coś adres e-mail albo coś sieć, synchronizacja z sieci. Nie mamy za bardzo sieci, mamy tylko połączenie lokalne z moim, to jest VirtualBox, więc właśnie no access, no internet access, brak dostępu do internetu, tylko połączenie lokalne. Dobra, czy coś jeszcze inne, a możemy dodać konta jeszcze. Szaleją, nie? Czas i język. No tutaj możemy sobie ustawić, skąd jesteśmy, jaka klawiatura i jaka data również. Date and time. No, wszyscy wiedzą, to jest automatyczny czas. A nie, automatyczna strefa czasowa chyba. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Jakiś dostęp do ułatwień chyba. O właśnie, dostęp do ułatwień, ale... Nie wiem, czy, nie jestem pewien, czy EAS to, co to znaczy EAS. Ale wydaje mi się, że to są jakieś ułatwienia, nawet na pewno, bo narrator, czyli czytanie tekstu, to jest ułatwienie jakieś dla osób niewidzących, bądź niedowidzących, bądź mających jakieś inne problemy niepełnosprawnościowe. Dalej. No kontrast, no dokładnie, czyli tutaj kontrast to jest właśnie dla osób, które mają problemy z widzeniem, czyli to są jakieś myszka, duża myszka, myszka w kontraście. Dalej. Coś jeszcze? No tutaj mamy własne takie ustawienia. Nic. No raczej myślę, że no, to jest dla osób niepełnosprawnych. Ja zmieniłem sobie kurde myszkę na standardową, super. A była taka ładna. Mouse. Czy mogę na myszkę ustawić standardową? Nie. Przynajmniej nie tu, a przynajmniej nie wiem gdzie. No właśnie. Dobra. No to wracamy, jak sobie zmieniliśmy taką myszkę, no. Aktualizacje. Przepraszam. No tu mam aktualizacje jakieś, różne kopie zapasowe i przywracanie kopii zapasowej. No proszę.
Możemy na nowo zainstalować system. Systemu. Nie potrzebując chyba nośnika danych, coś takiego. Dobra. A tu jest, ale tu chyba potrzebuję USB. And. Cache and USB device. Or... Aha, czyli że potrzebuję nośnik z systemem na pendrive bądź DVD. No i to by było chyba, słuchajcie, na tyle z działu settings, czyli ustawień. Paint. Mogę wam Painta pokazać. Paint się w ogóle nie zmienił. Nie wiem, czy wersja Painta nie byłaby taka sama. No może tam trochę to ulepszyli, nie wiem, czy ulepszyli, czy może po prostu... czy jest więcej opcji? Ja tu nie znalazłem żadnych więcej opcji w Paincie. Dla mnie Paint jest taki sam, bez różnicy. Dobra, więcej aplikacji. No to mamy po kolei aplikacje ustawione. Kalkulator. Jak wygląda kalkulator? No. No. Słuchajcie, szału nie ma. No bądźmy szczerzy. No mamy jakiś naukowy. Programisty. No fajne są tutaj właśnie te konwertery. To jest fajne, to dodali. Natomiast no szkoda, że w takim cukierkowym standardzie, taki dziecinny, może trochę dla mnie to jest, taki dziecinny. Przeglądarka Internet Explorer. No tutaj, tu się... No to jest przeglądarka, tą, którą zrobili, tak? No tu nie ma nic... Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego w tej przeglądarce. Zobaczmy, która wersja... 11! No to pewnie ta sama, tak mi się coś wydaje. To tyle. Dobra, czy coś jeszcze mogę wam pokazać? No standardowo mam już zainstalowane OneDrive, czyli chmurę Google. Tak, to jest chyba chmura Google. Tu mam jakieś powiadomienia. Z dysku. Ekran, co my tu mamy? Ustawienia. Aha, taki skrót ustawień ekranu. No dobra, personalizacja. Co my tu mamy? No tu mamy... Tu nam się myszka chyba zmieniła, dokładnie, nie? Tu mamy zmian myszki, tu mamy wielkie jakieś kontrasty, itp, itd. Fajne są nawet, słuchajcie, takie te tapety, takie ciekawe nawet, to co tutaj Microsoft zrobiło, a mianowicie, zobaczcie sobie, no takie... fajnie to wygląda. Ta tapeta by super się prezentowała na monitorze 21:9. Oj, ale ten pasek się przycina. Jak zmienią. Dobra, może jednak wróćmy. Wróćmy do standardowego, bo rzeczywiście jednak Windows 10 nie jest zrobiony, jak widzimy. Ma jakieś tam, nie wiem, pętle, nie wiem, jak to można określić, głupieje po prostu. Dobra, czy coś jeszcze? Nie, chyba nie. Właśnie, a chciałem jeszcze jedną rzecz zobaczyć, właśnie, co mi to da. Aha, no to czyli pełny ekran, super. Dobra, sklep. Do sklepu nie będę wchodził nawet, bo nawet nie jestem zalogowany. Czy jak ja wcisnę to? O właśnie, MS Config. MS Config. Bez z G. Jak ten MS Config wygląda? Bot. Aha, właśnie, menedżer zadań, zaraz do niego przejdziemy, ale dobra, tu się praktycznie nic nie zmieniło. Task, dobra, zobaczmy. No, wiecie co, no zerżnięte z siódemki. Z ósemki, przepraszam. 3,40. Trzy rdzenia, aha, no tak dałem mu trzy rdzenia, powinienem mu dać dwa rdzenia, żeby się tak nie ciął, żeby tak się nie męczył komputer, bo... Nie wiem, czy to słyszycie, ale strasznie szumi. Pamięć 2 giga, ale to tam wirtualna maszyna. Internet, tu nic ciekawego nie ma. Aplikacja, historia aplikacji. No tak naprawdę dwie rzeczy. Tutaj co mamy? No właśnie, ten opcja szukania. No to jest trochę taka dziwna opcja szukania. I ona nawet się nie chce włączyć w tym momencie, wciskam Ctrl F i totalnie nie reaguje. Dobra, pamięć. Coś tu zżera procesor? No, praktycznie nie. Sam system jest czysty, jak widzicie tam.
to jest kwestia 3-4%, czyli jak menedżera zadań, czyli około 2% z wszystkiego, tak. Pamięć, no tu pamięć, dobra, jak zamknijmy tą aplikację, no niecałe 160 megabajtów, tak. 35%, no to słuchajcie, spoko, nie? 160 megabajtów na sam system czysty, to jest naprawdę nieźle, bo wiem, że 8 więcej chciała RAMu. Znaczy zawsze 8 na samym początku więcej, między innymi przez tę aplikację, bo było za przeproszeniem nasrane. Ale słuchajcie, jest taka fajna opcja, że można usunąć. Widzicie, można usunąć te ikonki, odinstalować nawet, słuchajcie. To jest coś lepszego, bo wcześniej były tylko usuwane, trzeba było ręcznie usuwać program. Czy przynajmniej z wersji, której ja miałem. Ale tutaj, słuchajcie, można je przyciągać, więc wszystko pięknie, fajnie. No super. Super. No, może install. Możemy zmienić wielkość. Fajnie. To jest fajna opcja. Mhm. Dobra. Wycinanie. No, wiecie, no, wiele programów jest po prostu już te, które były, tak? No, jeżeli Windows 10 rzeczywiście będzie sensownie pracował, no to myślę, że przejdę na niego, jeżeli rzeczywiście będzie bardziej wydajny od 8. Chociaż przyznam, że 8 raz mi się sypnęła, ale to chyba za mojej winy, ale no nie, jakoś z niej, jak się doinstalował pasek start, nie było dla mnie różnicy w 7. Od 7, no może troszeczkę szybciej się ładowała, natomiast praca taka sama. Natomiast 8 nie wszystkie urządzenia działały na 8. Starsze urządzenia, typu w moim przypadku, słuchajcie, urządzenie tuner telewizyjny, taki stary, Not Only TV, nie działał. Po prostu 8 się sypała. Pod 7 to wszystko pięknie działało. I dlatego wróciłem na 7. Jeżeli na 10 będzie wszystko działać, to nieuniknione, że może nie na komputerze, bo na komputerze mam zbyt dużo pokonfigurowane, musiałbym na nowo robić cały system, ale myślę, że na laptopie zainstaluję sobie 10, bo myślę, że jest to fajna opcja. Jeżeli chodzi o tę 10, nie było żadnych problemów ze sterownikami, nawet na wirtualnym komputerze, a zazwyczaj były. Tutaj błyskawicznie załapał wszystkie sterowniki oprócz ekranu, no bo wiadomo, dla niego to jest emulacja, tak? Więc nie ma co się dziwić. Czy coś. No, taka fajna opcja, która też jest nawet w 7, ale jest ona ukryta i trzeba mieć specjalny touchpad. Pulpity, tak. Słuchajcie, Windows 10 powoli to już się robi jak Linux. Wiecie? Linux od dawna, dawna, pamiętam, miałem w 2003 roku kiedyś Linuxa. Mandrake Linux 2004 i tam były pulpity. Tam były cztery takie właśnie pulpity. To jest fajne, słuchajcie. Tu coś robimy sobie jednego, a tu robimy coś drugiego. Przychodzi siostra i chciałaby na chwilę wejść, więc wchodzi sobie na trzeci pulpit, wchodzi w ustawienia czy tam w Facebooka, zamyka, a ja mam swoją pracę tutaj nadal. Super sprawa. Jak dla mnie, rewelacja, coś Microsoft w końcu sensownego zrobiło. Oby to się też nie cięło. Ale nieźle, 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 to mi się nawet podoba, że coś takiego Microsoft w końcu zrobił. Doszedł do czegoś takiego, że to jest fajne, bo ja pamiętam w Linuxie, że to było zawsze fajne. Na jednym pulpicie miało, szczególnie w szkole, na jednym pulpicie miało się pracę, na drugim przeglądarkę i się szybko przeskakiwało na pierwszy pulpit, że się udaje, że się pracuje. No. Czy coś jeszcze? No panel ikon, no tu się raczej nic nie zmieniło. Właśnie, system. Panel sterowania, znaczy system. Tu się raczej, jak widzicie, nic się tu nie zmienia. Panel sterowania. Nie wiem, czy to u mnie się nie wyświetla panel sterowania, czy... Nie wiem. W każdym bądź razie ja nie mam panelu sterowania. Albo tego panelu sterowania już miało nie być, a im to zostało, albo jest jakiś błąd. Nie wiem dlaczego. Więc no, panelu sterowania wam za bardzo nie pokażę, bo on po prostu nie działa. Fizycznie nie działa. Jeszcze raz, control panel. O, teraz się załadował. No widzicie. No control panel w
od ósemki to się nic nie zmieniło, bo ikona taka sama od ósemki. Praktycznie nic. Dla mnie programy, tu się nic nie pozmieniało. Nic. Jak dla mnie tutaj nie ma, o tu jakaś nawigacja, jakaś nawigacja doszła. Ale nie chcę mi się tego za bardzo tłumaczyć, bo jestem słaby. Język, można zmienić język pewnie, to programista, to tylko do klawiatur. No ale tak czy siak, słuchajcie, muzyka, czy jest jakaś muzyka standardowa? Nie ma żadnej muzyki standardowej. W pobranych pewnie też nic nie ma, dokładnie w dokumenty też nic. Nie ma nic tak naprawdę, czyste foldery. Może rzeczywiście Microsoft w końcu stwierdziło, że nie ma sensu co jakąś bezsensowną muzyką zapychać. Czy? Aha, no to się też, słuchajcie, nic nie zmieniło. Zdalne sterowanie pulpitu, przejmowanie jakiegoś komputera, no tutaj nie ma tak naprawdę żadnej różnicy od Visty. Notatnik, nic. Wszystkie aplikacje. Zobaczmy jeszcze, czy będzie tu gdzieś Editor OneNote. Jest. Fajnie, to jest fajne. Dalej. Reader, czyli PDF, tylko do otwierania. Skaner, o fajnie. To już się przyda, taka aplikacja. Zobaczmy, jak Skype jest. Też nigdy nie używałem Skype'a, przyznam. Też i tak się nie zaloguję, ale chociaż zobaczę tak mniej więcej. No dobra, odblokuj, tak nie ma tej kamerki, więc nie wiem, co chcesz odblokowywać. Połącz się z kontem, bla bla bla, nie? Ja konta nie mam na Microsoftie, znaczy chyba nawet jakiś mam, ale no tak, trzeba się zalogować, no mniejsza o to, kosz na śmieci, tak? Czy coś się zmieniło w koszu na śmieci? Nic się nie zmieniło w koszu na śmieci. Dalej. Czy coś tu jeszcze mogę wam pokazać? Chyba nie. Chyba nie. Jeszcze raz, jeszcze coś sprawdzę. Gip edit. Chyba muszę wpisać pełną nazwę. O, jest. Teraz weszło. Zobaczę, jak wygląda. Jeszcze chciałbym zobaczyć. Dobra, tutaj ustawienia komputera. O właśnie, sieci, ale. O, proszę, zobaczcie. To jednak jest. Ta opcja sieci. Dobra. To jest karta. No, tutaj się nic nie zmieniło tak naprawdę. Oczywiście Windows 10 nie ma opcji wyboru tutaj zmiany prywatnej sieci na publiczną, tylko trzeba wejść w gdzieś ustawienia tutaj komputera czy użytkownika, nie wiem, czy chyba tu Networks. I tu trzeba coś poustawiać, ale okej, dobra. Tu się raczej, no chyba nawet nic nie zmieniło. Nic, tak mi się wydaje. Chciałbym zobaczyć RecEdit. RecEdit. Tak, chcę wejść do... w sumie tutaj też się nic nie zmieniło. Myślałem, że coś ulepszyli, ale widzę, że nie. Chyba, że... Nie wiem, słuchajcie, płynnie chodzi system, ale czasami widzicie, tak mryga. Znaczy, nie wiem, czy wy to widzicie, czy to z winy tego, że teraz to nagrywam, czy co. Nie wiem. Ale dobra, słuchajcie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Picture... No. Fajnie, że te zdjęcia, photos, picture, no już to chyba lepiej trochę wygląda, znaczy działa, no lepsze jest to niż te przewijanie się tych szczebłów z myszką na bok wjechać, to jest o wiele lepsze. Jakieś foldery, bla bla bla, no dobra, nie wiem jak to w ósemce wyglądało, z tego nigdy nie korzystałem, zawsze klikałem prawy przycisk myszy, otwórz za pomocą jakiegoś innego programu. XView czy XNView, czy nie wiem jak to tam się nazywa. Mniejsze o to. To słuchajcie, na tyle z tej prezentacji. Z tego, albo jeszcze, dobra, to już kończę dosłownie. Panel sterowania. Też nie, bo to będzie system. Ale nie, nie ma tutaj system. No właśnie, nie ma tutaj systemu.
Taki, jakby to określić, takiego krótkiego podsumowania, jaki jest system, jaka jest wydajność komputera, no tego nie mam. Menedżer urządzeń, nic się nie zmieniło naprawdę. Nic, słuchajcie, nic. Ja już będę kończył, bo koniec, bo chyba już nie ma o czym tutaj więcej rozmawiać. Widzicie, czasami się przycina, mimo wszystko na i5, dobrej piątce, trzeciej generacji, przycina się to trochę. I oczywiście w filmie podam specyfikację swojego komputera i jakie ustawienia dane w VirtualBoxie, żebyście zobaczyli i sami może sobie porównali, jak wam działa komputer, znaczy Windows 10 na wirtualnym komputerze, a może ktoś z was też zainstaluje. Tutaj nie wiem. Zobaczymy, może sami się zainstalujecie, zobaczycie. Dobra. Power option. Shutting down. No i teraz zobaczycie pewnie mój pulpit. Oczywiście, jak to VirtualBox zawsze. No. Jakiś błąd, oczywiście. Tu jeszcze jakieś mam. Skoczyły błędy, no ale dobra, mniejsze, słuchajcie, o to. Teraz to mi ekran zniknął, a ja został dźwięk. No dobra, słuchajcie. To by było chyba na tyle. Na tyle. O, pojawił się. Dzięki za wasz czas, jak się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i powiedzcie w komentarzach, co sądzicie o tym systemie, o Windowsie 10. Może rzeczywiście system ciekawie się zapowiada i oby sensownie działał. Bo jeżeli będzie sensownie działał, to spoko. Tylko kurczę, trochę za szybko według mnie wychodzi ta dziesiątka, bo już ma wyjść w tym roku. No ale dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach, w następnym odcinku, jakimś let's playu, cokolwiek. Na razie, cześć.